niedzielę 26 marca Lidzbarski Ośrodek Kultury gościł muzyków Kapela Polonika, którzy zaprezentowali repertuar z kręgu muzyki dawnej. Niebawem wykonamy koncert taki muzyki pasyjnej w wykonaniu zespołu Kapela Polonika. Gramy barok na instrumentach historycznych. Będzie to klawesyn, viola da gamba, flet podłużny oraz sopran, głos. Program, który na dzisiaj przewidzieliśmy, to program wielkopostny w związku z okresem, w jakim się znajdujemy. Pierwsza część koncertu będzie to barok francuski kompozytora François Couperin z bardzo unikatowym i wspaniałym dziełem Leçon de Ténèbres, czyli w tłumaczeniu lekcje ciemności, oparte na lamentacjach Jeremiasza ze Starego Testamentu. W drugiej części usłyszycie Państwo barok niemiecki, głównie muzyka Georga Filipa Telemana. Zespół Kapela Polonika, składający się z młodych muzyków pochodzących z różnych rejonów Polski, wykonał utwory muzyki dawnej na starannie dobranych instrumentach będących kopiami włoskich oryginałów z epoki. Dzięki nim uczestnicy lidzbarskiego koncertu mogli zasmakować w brzmieniach, które pojawiają się na uznanych festiwalach muzyki dawnej. Spotkaliśmy się jeszcze w trakcie studiów, gdzie tworzyliśmy zespół uczelniany. A że nam dobrze się pracowało, postanowiliśmy, że będziemy to kontynuowali po studiach i w ten sposób po prostu dalej działamy, rozwijamy się i robimy to, co najbardziej lubimy, czyli gramy razem koncerty i muzykujemy wspólnie. Tradycyjne brzmienie i aranżacja wykonywanych w Lidzbarku utworów wpisały się w artystyczną reprezentację nastroju Wielkiego Postu.